Dzisiaj przyjrzymy się bliżej rejestratorowi samochodowemu, takiemu właśnie jak widzicie, XBlitz Go SE. Producent oznacza nam już na pudełku kilka podstawowych informacji, czyli kąt widzenia 170 stopni, tryb nocny, matryce Sony IMX323, nowy chipset, nagrywanie w pętli, tryb parkingowy, aktywny uchwyt i ostatnia opcja to 6G Glass Lens, czyli szklane soczewki. Z samym rejestratorem samochodowym otrzymujemy instrukcję. Instrukcja w języku polskim, która tłumaczy nam, jak to wszystko jest zorganizowane i jak powinniśmy sobie taki rejestrator zainstalować. Kolejnym elementem będzie przewód krótki USB. Następny element to czytnik kart pamięci, aby sobie gdzieś na komputerze domowym odczytać swoją kartę pamięci, którą zainstalujemy w tym urządzeniu. Jest taki poręczny, malutki czytniczek. Karty pamięci jako takiej na wyposażeniu tego urządzenia nie ma, tak więc jeżeli będziecie zamawiać, to warto również od razu zamówić sobie dodatkową kartę pamięci. Urządzenie pozwala obsługiwać karty do wielkości 64 giga. Ja mam akurat 32 włożoną, taką mam podręczną. 64, jeżeli zamontujecie, będziecie mogli na niej aż pomieścić 10 godzin nagrań. Kolejnym elementem jest zasilacz do rejestratora w postaci wtyczki do zapalniczki. Jest ona wyposażona również w czerwoną kontrolkę, która będzie nam w widoczny sposób sygnalizowała, że mamy na niej napięcie. Zakończona jest odpowiednim wtykiem USB, mini USB, który będziemy mogli zainstalować w urządzeniu lub w uchwycie. Kolejna nowość dla mnie przynajmniej to uchwyt, który jest realizowany w bardzo fajny, wygodny sposób. Zawias kulowy, żebyśmy sobie mogli odpowiednio kamerę umiejscowić. Przyssawka, którą blokujemy właśnie w ten sposób. Jak widzicie, w samej przyssawce znajduje się gniazdo USB, czyli jeżeli będziemy chcieli to urządzenie zdjąć, to w prosty sposób je zdejmiemy i nie będziemy musieli się szarpać z kablami. Sam uchwyt wyposażony jest właśnie w kontakty, które będą w prosty sposób umożliwiały nam szybką instalację tego urządzenia w samochodzie. Sam zawias kulowy, dobrze trzymający się, nie przestawiający się gdzieś na wybojach, już z tym urządzeniem jeździłem, wygodna regulacja tego, jak to urządzenie będzie u nas w samochodzie w stosunku do szyby, bo wiadomo, że różne modele samochodów to różny kąt przedniej szyby. Szybki rzut oka na samo urządzenie, jak widzicie, jest ono dość niewielkich rozmiarów, czyli kompaktowe. Dobra jest to wiadomość, bo zależy nam, żeby urządzenie było jak najmniejsze i żeby jak najmniejszą przestrzeń po zamontowaniu na szybie przedniej nam zajmowało. Front to oczywiście obiektyw, szklana soczewka, mamy również pierścień z 8 diodami podczerwonymi. Na górze znajdziemy stosowne złącze do uchwytu, o którym już przed chwilą mówiłem. Wyjście audio-wideo, przycisk resetu, strona prawa, złącze zasilania. Jeżeli byśmy nie chcieli zasilać przez ten uchwyt, to możemy bezpośrednio do kamery również podłączyć zasilanie. Mamy otworek, za którym znajduje się mikrofon oraz wyjście HDMI. Kolejna strona to przyciski zasilania, przycisk menu oraz gniazdo na kartę pamięci. Na froncie znajdziemy wyświetlacz dobrej jakości, nie jest może on najwyższej rozdzielczości, ale ze względu na to, że sam jest z niewielkich rozmiarów jak i urządzenie, o którym mówiłem, że jest dość kompaktowe, gwarantuje nam to, że będzie na nim bardzo fajnie jakościowo obraz wyświetlany. Rejestrator będzie uruchamiał się w samochodzie automatycznie. W momencie, kiedy przekręcimy kluczyk w stacyjce, pojawi się zasilanie na gnieździe zapalniczki, do którego wepniemy przewód zasilający. Automatycznie zostanie uruchomiony rejestrator jazdy. Jak widzicie, mały, czytelny wyświetlacz. Na wyświetlaczu wszystkie istotne informacje widoczne na pierwszy rzut oka. Data, godzina, numer rejestracyjny. W tym momencie mamy wpisany, że jest to test hub, status baterii, status karty, status nagrywania dźwięku. Tryb, w jakim pracuje rejestrator, jego podstawowy tryb to jest 1920x1080, 30 klatek na sekundę. Możemy zejść do niższej rozdzielczości i mieć wtedy 60 klatek na sekundę oraz inne kontrolki, które będą nam sygnalizowały status pracy urządzenia. Prosto przechodzimy do menu. Jak widzimy, podstawowe ustawienia, rozdzielczość, nagrywanie w pętli. Tutaj możemy sobie spersonalizować, jak długa ta pętla powinna być. Oczywiście nie sugeruję wyłączania tej opcji z tego względu, że taki rejestrator samochodowy działa w ten sposób, że najstarsze nagrania, czyli najstarsze pętle będą zastępowane tymi najnowszymi w momencie, kiedy już nam się
przestrzeń na karcie zakończy, dlatego jest to urządzenie w zasadzie bezobsługowe. Dopóki nie mamy potrzeby zgrania z niego jakichś informacji, to właśnie to będą te najstarsze materiały nadgrywane materiałami najnowszymi. Ja ustawiam standardowo 3 minuty. Mamy Wide Dynamic Range tryb, mamy sensor zderzeniowy, mamy możliwość korekcji ekspozycji, mamy możliwość uruchomienia wykrywania ruchu w trybie parkingowym. Niestety tryb parkingowy, jak wiecie, przy tego typu urządzeniach no, jest dyskusyjny z tego względu, że jest tutaj bateria, która nie będzie pozwalała na wielogodzinną pracę, ale przez te kilka chwil, jakbyśmy zostawili urządzenie w samochodzie na parkingu, można taki tryb parkingowy uruchomić. Jeżeli chcemy zostawić go na dłuższy okres czasu, to bierzmy pod uwagę, że pojemność tej baterii jest ograniczona. Możemy włączyć lub wyłączyć nagrywania audio, możemy nanieść na obraz oznaczenie daty i znowu wracamy do rozdzielczości. Przejdę jeszcze do drugiego menu. Tutaj mamy już ustawienia daty i godziny, automatyczne wyłączanie urządzenia, dźwięk klawiszy, podczerwień, tryb parkingowy, język, tryb telewizyjny, wygaszacz ekranu, częstotliwość pracy sieci energetycznej, tablica rejestracyjna, to tak jak mówiłem, możemy również, jeżeli mamy dużo rejestratorów, dużo samochodów, to możemy również ponanosić na ten rejestrowany obraz numer rejestracyjny, dostępna przestrzeń dyskowa oraz możliwość formatowania karty, która znajduje się w tym urządzeniu. Jest możliwość przywrócenia do ustawień fabrycznych oraz możemy sobie sprawdzić wersję softu. Ja Wam od razu pokażę, jak ona u mnie wygląda, żebyście wiedzieli, na jakiej wersji ja to urządzenie testowałem. Dzień dobry, z tej strony Eliza. Czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry, Pani Elizo. Jak najbardziej bym chciał zamówić z bonifikarty. Z bonifikarty. Tak jest. I to by były dwa magwrapy. Dwa magwrapy będą. Mieliście teraz możliwość odsłuchania, zresztą zobaczenia też, co było rejestrowane, jak sam rejestrator jazdy rejestruje nam strumień audio. Wygląda to bardzo dobrze. Oczywiście tą rejestrację sygnału audio możemy wyłączyć, czy to permanentnie w ustawieniach, czy też w momencie, kiedy jedziemy, naciskając przycisk pod wyświetlaczem. Jeżeli natomiast potrzebujemy na przykład coś skomentować, chcemy mieć ciekawy film z naszym komentarzem do wrzucenia na jakiś serwis społecznościowy, też jest taka możliwość, mikrofon działa perfekcyjnie. Ładny dzień, ładna pogoda, słonecznie, wszystko rejestrowane jest wyśmienicie, widzimy wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Mamy zainstalowaną matrycę Sony. Zobaczymy, jak ona będzie się spisywała za chwilę w trybie nocnym. Tutaj również widzimy ten szeroki kąt 170 stopni. Tak naprawdę wszystko, co my widzimy przez przednią szybę, również widzi kamera. Istotna kwestia przy ewentualnych problemach, przy jakiejś stuczce, czy jakimś innym zdarzeniu drogowym. Również zobaczcie teraz, jak to wygląda, jak zmienia się obraz kamery w momencie, kiedy wjeżdżamy na jakiś parking, parking podziemny. On jest tak naprawdę tutaj nie podziemny, tylko piętrowy. Widzicie, jak kamera dobrze dostosowała się i jak szybko dostosowała się do zmiany warunków oświetleniowych, czyli wjechaliśmy na parking i jest już automatycznie tak ustawiona ekspozycja i tak ustawione wszystkie parametry, żebyśmy mogli widzieć te samochody, czyli to, co nas interesuje, a ten element jaśniejszy, ten, który jest za parkingiem, czyli światło słoneczne, tego obrazu nam nie niszczy. No i teraz oczywiście najlepszy test, tryb nocny. Muszę przyznać, że jak na urządzenie no, ze średniej półki cenowej, wygląda to bardzo, bardzo, bardzo satysfakcjonująco. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony. Myślałem, że będzie trochę gorzej, ale okazało się, że zarówno w dzień, jak i w nocy ten rejestrator doskonale sobie daje radę i bez problemu myślę, że materiał nagrany takim rejestratorem będzie mógł nam być przydatny w momencie, kiedy weszlibyśmy w spór z kimś przy jakimś zdarzeniu drogowym. Zwróćcie uwagę na to, że dzięki temu, że mamy szeroki kąt, również u mnie na tle daty i godziny widać wskaźniki w samochodzie. Tak więc jeżeli nie chcecie, aby Wasz prędkościomierz był rejestrowany, to tak sobie ustawcie kamerę. Macie wyświetlacz, widzicie, które części kokpitu ona obejmuje, żeby na przykład prędkościomierz się nie rejestrował, bo wiadomo, że w jakichś tam przypadkach
spornych, moglibyście sami na siebie przedstawić dowód, żeście na przykład jechali za szybko. Wiele osób też szuka rejestratorów właśnie bez GPS-u, żeby ewentualnie w takich sytuacjach spornych też siebie nie obciążać niepotrzebnie. Tutaj najciemniejsza ulica, jaką znalazłem, również w tych warunkach oświetleniowych urządzenie spisuje się bardzo pozytywnie, bez najmniejszych problemów, gdyby zaistniała taka potrzeba, gdyby zaistniała, nie wiem, kolizja, ktoś by wyskoczył, ktoś by nam wybiegł na drogę, też tutaj nie ma problemu, że będzie to niewidoczne, jak widzicie, przy takiej latarniach ulicznych, bardzo rzadko ustawionych, wygląda to nieźle. Zresztą same światła samochodów też nam na tyle dobrze oświetlają drogę, że bez problemu wszystko jest widoczne. Myślę, że to tyle. Zachęcam Was do komentowania, szczególnie osoby, które mają taki rejestrator już dłuższy okres czasu, może mają więcej doświadczeń i z nami się podzielą. Zachęcam Was do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.